Witajcie ponownie. Unity zostało zainstalowane. Tutaj widzimy, że wszystko poszło poprawnie. No i możemy zacząć tworzyć nasz pierwszy projekt. Czyli przechodzimy do zakładki Projects i klikamy New Project. To, co nam się tutaj pokazało, to lista szablonów projektu. Na samej górze mamy wersję, dla której chcemy, czyli jakby wersję, w której chcemy ten nasz projekt stworzyć. Więc ja sobie ją otwieram i wybieram tą najnowszą zainstalowaną wersję. Ponownie mamy odświeżenie tych szablonów. Zwróćcie uwagę, że te trzy u góry są pobrane. Zainstalowane. Przy tych jest taka chmurka, czyli najpierw będziemy musieli je pobrać. Ale tak pokrótce, w największym skrócie, czym one się różnią. Mamy tutaj po pierwsze 2D i 3D. Mamy tutaj Core, czyli taki bardzo podstawowy projekt. Mamy URP albo HDRP w nawiasie przy różnych projektach. I to są dwa rodzaje ścieżek renderowania. Ta, powiedzmy, najprościej, prostsze efekty, ale również imponujące i mniejsze wymagania. Czyli jak chcemy, mamy w planie robić grę do WebGL-a, czyli na stronę internetową albo na platformy mobilne, to korzystamy z URP. Jak to będzie silny PC z mocną kartą graficzną, to możemy korzystać z HDRP. Jednocześnie, jeżeli to byłyby projekty jakieś wymagające bardzo wysokiej jakości, czy tam fotorealistyczne, czy to do architektury, czy jakiejś natury, no to zdecydowanie też zalecałbym HDRP. No i poniżej mamy już stargetowane, sprofilowane szablony do projektów VR, do projektów AR. Tutaj mamy też projekty z taką domyślną sceną startową. Tam jest kilka podstawowych obiektów, na podstawie których możemy się nauczyć, jak stworzyć dane efekty, dane materiały. Możemy sobie je podejrzeć. No i tutaj mamy jeszcze do projektów filmowych również taki szablon projektu z taką małą próbką w środku. My tworzymy projekt 3D w oparciu o URP, czyli tą prostą ścieżkę renderowania, bardziej wydajną. Klikam więc ten szablon, no i muszę go najpierw pobrać. Jest pobrany, chmurka zniknęła i teraz tutaj muszę wskazać dwie rzeczy. Tutaj będzie nazwa projektu i my będziemy robić taką grę do treningu strzeleckiego. Taką, jakbyśmy szli na strzelnicę, ale nie taką, że strzelamy sobie na wprost, tylko na strzelnicę w terenie, gdzie ćwiczymy strzelanie do tarcz. Taki projekcik prosty sobie zrobimy w tym kursie. A więc nazwijmy go sobie. Niech to będzie, powiedzmy, FPS Training. OK. Może. Tak. I dodam tutaj minus z takiej racji, że tak jak nazwiemy projekt, to zostanie założony folder o takiej samej nazwie. No ja tak dla bezpieczeństwa staram się unikać spacji w nazwach folderów. Zresztą czasem jak wpisuję gdzieś tam później z konsoli te foldery, to jest mi łatwiej, kiedy nie ma w nich spacji. A więc FPS Training i kiedy za chwilę kliknę Create Project, to zostanie stworzony taki właśnie folder w lokalizacji na dysku, którą za chwilę tutaj ustawię i od razu na starcie
Unity wrzuci sobie do tego folderu trochę rzeczy, które są potrzebne z uruchomieniem tego projektu, między innymi dotyczące właśnie tego URP i kilku innych paczek, modułów, z których będziemy korzystać później w trakcie tworzenia gry. A więc tutaj ustawcie sobie ścieżkę, jaka Wam odpowiada. Ja ustawiam taką. Jest to kurs 3D, jest to wznowienie, bo tak naprawdę odświeżamy na nowym Unity, na nowych wszystkich modułach taką starą serię właśnie tworzenia gier 3D. I kiedy kliknę Create, w tej lokalizacji zostanie założony folder o tej nazwie i do środka wyląduje trochę rzeczy. No to przechodzimy do projektu. Widzę, że się wersja przestawiła. Nie, jest OK. Dobra, klikamy Create Project. Projekt tutaj się już robi i sam Unity Hub mogę w tej chwili zrzucić do paska, a przy pierwszym uruchomieniu edytora jestem zapytany właśnie o dodanie do zapory. W sieciach prywatnych zezwalam. I możemy zobaczyć, że są ładowane różne paczki. Niektóre rzeczy są pobierane, instalowane. To, o czym mówiłem, czyli te moduły, których nasz projekt będzie potrzebował. Chwilę musimy poczekać i słyszymy się w następnym odcinku, kiedy zostanie uruchomiony edytor Unity.